jedna z najnowocześniejszych sal operacyjnych w Polsce. Sala hybrydowa w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach umożliwia przeprowadzenie skomplikowanych i złożonych zabiegów naczyniowych. Pomóc ma w tym zrobotyzowany sprzęt. Ta sala umożliwia łączenie klasycznej chirurgii z radiologią zabiegową. Możemy tu wykonywać zabiegi w warunkach bloku operacyjnego z otwarciem powłok ciała, ale również z wykorzystaniem właśnie możliwości radiologii zabiegowej. A więc w grę wchodzą tutaj zabiegi na przykład leczenia tętniaków aorty brzusznej o bardzo obciążonych chorych. Sala hybrydowa to część nowego bloku operacyjnego, który powstał w Górnośląskim Centrum Medycznym. W sumie to 7 sal operacyjnych będą wykorzystywane przez takie oddziały jak chirurgia ogólna, ortopedia, laryngologia i neurochirurgia. Nie było takiego oddziału, a została stworzona i pozwala na objęcie dużej części chorób, które dotychczas nie były leczone w tym szpitalu, to znaczy chorób neurochirurgicznych. Do tych chorób zaliczamy wszelkiego rodzaju urazy głowy, kręgosłupa, systemu obwodowego, nerwowego, choroby zwyrodnieniowe, choroby naczyniowe, choroby onkologiczne, kręgosłupa, głowy i też wady wrodzone. Bloki operacyjne znajdują się na drugim piętrze nowego budynku, ale na tym nie koniec. Na parterze budynku, tu w tych salach, gdzie się obecnie znajdujemy, wkrótce zostanie uruchomiony szpitalny oddział ratunkowy, a bliskość lądowiska gwarantuje, że pacjenci urazowi, którzy będą transportowani do naszego szpitala, będą maksymalnie szybko mogli zostać zaopatrzeni. Inwestycja kosztowała ponad 50 milionów złotych, 27 milionów pochodziło z dotacji Ministerstwa Zdrowia, a 8,5 miliona z funduszy unijnych. Resztę sfinansował szpital. 16 zastępów Straży Pożarnej gasiło w Jaworznie pożar budynku na terenie złomowiska. Znajdowały się w nim butle z gazami technicznymi. Do pożaru doszło o godzinie 21.30 w niedzielę. Strażacy walczyli z ogniem przez 12 godzin. W akcji brali udział strażacy m.in. z Jaworzna, Sosnowca, Katowic i Mysłowic. Przez cały czas trwania akcji strażacy monitorowali temperaturę butli przy pomocy kamery termowizyjnej. Były podawane prądy wody również w celu schłodzenia płaszczy tych butli, które objęte były pożarem. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Dziś już w nowej szkole. 32 uczniów społecznej zintegrowanej szkoły sportowej w Bytomiu będzie kontynuować naukę w szkole podstawowej numer 26. Zmiana miejsca nauki w środku roku szkolnego nastąpiła po tym, jak wszyscy nauczyciele społecznej szkoły zwolnili się z pracy. Bardzo się cieszymy w końcu, że ta sprawa została rozwiązana, bo to, że tak powiem, ciągnie się już od kwietnia zeszłego roku. Nasze dzieci już wtedy miały problem, bo wszyscy nauczyciele się zwolnili. No i teraz w końcu myślę, że będzie święty spokój z tym wszystkim. Zostaliśmy w momencie bez szkoły, bez nauczycieli. De facto budynek szkoły był, ale nie funkcjonował w ogóle. Pan dyrektor nie zastosował żadnej propozycji dla nas, czy na przykład będzie w stanie 2 tygodnie załatwić nauczycieli, czy jakoś nam uzupełni to. Po prostu ciągle były zarzuty, pretensje, żadnych konkretnych jakichś ofert. Z konkretną ofertą wyszło miasto. Od dziś większość uczniów będzie kontynuowało naukę tutaj. Było to niełatwe zadanie zorganizować 6 oddziałów w szkole, nowej szkole tak naprawdę dla tych uczniów. I przenieść w całości i uczniów, i nauczycieli w inne miejsca, ale wzajemna współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami i Urzędem Miasta w Bytomiu zaskutkowała tym, że dzisiaj dzieci rozpoczęły naukę w nowym miejscu. Miasto zaoferowało nie tylko miejsce, ale także transport. O określonych godzinach dzieci przywozi i odwozi autobus. Na potrzeby nowych uczniów przeznaczone zostało odrębne skrzydło szkoły. Ze względu na to, że w tym segmencie C, gdzie mamy dwie nasze klasy pierwsze, te, które z naboru wrześniowego pozyskaliśmy, tam większość sal była pusta, nieużywane były sale, no także akurat no myślę, że nieprzypadkowo trafiło na nas, bo chyba władze znały sytuację, wiedziały, że takie możliwości tutaj po prostu są. Zamieszanie z przenoszeniem uczniów do innej szkoły spowodowane jest problemami finansowymi społecznej zintegrowanej szkoły sportowej w Bytomiu. Placówka powinna złożyć wniosek o dotację do końca września, a zrobiła to dopiero w grudniu. Miasto odmówiło więc przyznania dotacji na działalność. Dyrekcja odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego, które uchyliło zaskarżone postanowienie i nakazało szkole swoich praw dochodzić przed sądem. Jak mówi dyrektor szkoły społecznej, Urząd Miejski celowo rzuca mu kłody pod nogi, żeby doprowadzić do zamknięcia szkoły. Funkcjonowanie szkoły nie tyle jest zagrożone, co zostało utrudnione poprzez zawłaszczenie dzieci
Ja używam słowa zawłaszczenie, używając cudzysłowiu, dlatego że to jest decyzja rodziców. I zawsze tak jest, ale ona jest wymuszona działaniami Urzędu Miasta. I dodaje, że broni nie zamierza składać. Przekonuje, że zrobi wszystko, by szkoła nadal funkcjonowała. Chcemy wyjaśnić sprawę, być może centralnie, uzyskać wykładnię ostateczną, co w takich sytuacjach, i chcemy działać dalej. Nie wszyscy rodzice chcą jednak czekać. Większość cieszy się, że po tygodniu przerwy ich dzieci znów mogły pójść do szkoły. Janusz Waluś, naszym wzorem! Janusz Waluś, ostatni żołnierz wyklęty. Taki baner podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaworznie trzymała grupa osób nazywająca siebie White Boys. Sprawa wywołała oburzenie wśród wielu mieszkańców Jaworzna, bo Janusz Waluś zasłynął tym, że w 1993 roku zastrzelił w RPA Chrisa Haniego, lidera partii komunistycznej. Temat wywoływał bardzo duże kontrowersje, bo nikt nie wiedział, dlaczego grupa osób przed kościołem rozdaje ulotki. No to, co było na transparentach, też w pewien sposób szokowało tych ludzi, którzy wychodzili z oficjalnych obchodów z kościoła. Mateusz Musiał z Jaworznickiej Inicjatywy Narodowej, która była organizatorem obchodów, tłumaczy, że organizatorzy nie wiedzieli, że taki transparent się pojawi. Niech mieszkańcy Jaworzna ocenią. My jako Jaworznicka Inicjatywa Narodowa uważamy, że mieszkańcy miasta Jaworzna są na tyle świadomym i odpowiedzialnym społeczeństwem, że są sami w stanie ocenić po prostu takie zjawiska, wyciągnąć wnioski, i tutaj pozostawiamy to właśnie mieszkańcom Jaworzna pod ocenę. Według Michała Zichlarza, autora książki Zabić Haniego, historia Janusza Walusia, Waluś jest postacią tragiczną. Zwraca uwagę, że wiele osób, które zostały skazane za zbrodnie popełnione w czasach apartheidu, opuściło już więzienia. Wśród nich zleceniodawca zabójstwa Chrisa Haniego. Janusz Waluś stara się o to od lat, ale gdzieś no, rząd południowoafrykański odmawia mu tego i gdzieś tam no, na kanwie jakby tego Janusz Waluś jest, powiedzmy, gdzieś tam taką osobą dosyć mocno kojarzoną z grupami narodowymi, z grupami gdzieś tam mocno prawicowymi. Jak udało nam się ustalić, zarządca rynku w Jaworznie nie wyrażał zgody na taką formę manifestacji podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W jednym semestrze studiują, w drugim pracują. Politechnika Śląska chwali się coraz większym zainteresowaniem studiami dualnymi. Dziś w Gliwicach odbyła się druga edycja konferencji poświęconej rozwojowi takiego modelu kształcenia. Kształcenie dualne to jest jeden z elementów znacznie szerszego, wielkiego, cywilizacyjnego przedsięwzięcia. Tym przedsięwzięciem jest strategia odpowiedzialnego rozwoju. Od 2 lat dualnie studiować można na Politechnice Śląskiej. Zainteresowanie wzrasta zarówno wśród pracodawców, jak i studentów. Pracodawcy oczekują tego, że student zaraz po magisterce czy tam po inżynierze będzie po prostu, nie wiem, posiadał wiedzę taką mocno praktyczną, a to jest często bardzo odbiega od rzeczywistości. Zyskujemy dużą wiedzę tak naprawdę już w samych, dotyczącą właśnie tego przemysłu i tak naprawdę poznajemy firmy od podszewki. Staż jest płatny, zwykle studenci dostają też stypendium na czas nauki. Rekrutacja rozpoczyna się już w maju. Trzeba wysłać swój życiorys i list motywacyjny, w którym kandydat odpowiada na pytanie, dlaczego chce studiować na takich studiach i dlaczego na kierunku mechanika i budowa maszyn. Później taki kandydat jest zaproszony do rozmów kwalifikacyjnych. Już bezpośrednio z pracodawcami. Choć zwykle to firma wybiera pracownika, zdarza się, że student sam wskazuje pracodawcę, u którego chce zdobyć doświadczenie. Traktujemy ich naprawdę jak studentów, którzy muszą się czegoś nauczyć, muszą poznać cały obszar po to, żeby w naszej ocenie mogli być zakwalifikowani później do tego obszaru, w którym się najlepiej czują. I być może zyskać stałą pracę. To ważne również dla samych przedsiębiorców. Jeśli dostaną tą pracę w regionie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że inwestorzy będą tu u nas inwestować, ponieważ tu jest dobre ręce pracy, wysoko specjalizowane, o dobrej znajomości technologii. Na razie studiować i pracować w systemie dualnym mogą tylko studenci mechaniki i budowy maszyn. Władze Politechniki Śląskiej planują jednak rozszerzyć program na inne kierunki.